dotyka bardzo wielu ludzi. Otóż o co w tym wypadku chodzi? O te przemiany kulturowe, o tą ofensywę lewactwa kulturowego, które trwa dzisiaj na Zachodzie. To próbuje się nam siłą po prostu wmusić. Siłą. Te wszystkie LGBT i tam aż do 80 liter. Chociaż nie mamy w alfabecie tylu, więc... Można skorzystać z innych alfabetów. W każdym razie, szanowni państwo, musimy też tutaj twardo powiedzieć nie. Twardo powiedzieć nie, bo to jest rozbijanie fundamentów naszej cywilizacji. Fundamentów naszej cywilizacji, która jest cywilizacją i tego się nie da zakwestionować mimo różnego rodzaju swoich kłopotów, często absurdów, nawet jak choćby ten, o którym w tej chwili mówię, najbardziej życzliwą człowiekowi ze wszystkich cywilizacji w dziejach świata. Na jej podstawie zbudowano przecież prawa człowieka, demokrację, w tym nowoczesnym tego słowa znaczeniu, zlikwidowano najróżniejsze, fatalne instytucje poniżające ludzi, poniżające wielkie grupy społeczne, począwszy od niewolnictwa, później przez inne formy zależności. W każdym razie to ta cywilizacja była tego źródłem, wiadomo, że jej podstaw jest chrześcijaństwo. W tej chwili naprawdę jest ta cywilizacja zagrożona. Zagrożona jest wolność, bo to, co nam przyniosło chrześcijaństwo, niezależnie od skomplikowanych dziejów, to jest właśnie wolność. Ta wolność osobista, wolność polityczna, wolność wyrażania poglądów. To dzisiaj na Zachodzie już jest kwestionowane i to nie tylko poprzez tak zwaną sankcję rozproszoną, czyli różnego rodzaju ostratyzmy, utratę pracy w uczelniach, chociaż to już jest twardsza sankcja, ale także w wielkiej mierze już tutaj są wprowadzone środki przymusu państwowego. No, w Anglii człowiek, który powie w radiu czy w telewizji, że z par jednopłciowych nie ma dzieci, może się spodziewać, że następnego dnia policja się u niego zjawi. Bo obraził. Powiedział oczywistą prawdę. We Francji kogoś za to samo skazano. I takich przypadków jest wiele. Ludzie się zaczynają bać, boją się już po prostu. Na wielu uczelniach jest tak, bardzo wielu uczelniach, że po prostu pewnych rzeczy oczywistych nie można powiedzieć. I to się zaczyna także w Polsce, bo lewactwo u nas też jest bardzo aktywne. Właśnie szczególnie w tej sferze akademickiej, w sferze kultury, w teatrach i tak dalej. No musimy sobie z tym dać radę. Musimy sobie z tym dać radę, bo to nas naprawdę zniszczy. To nas może nie mniej zniszczyć niż różnego rodzaju nieszczęścia ekonomiczne. No nie mówię oczywiście o wojennych, bo te są najgorsze. Otóż to też jest, powtarzam, niesłychanie ważne i zauważcie, że nasi przeciwnicy, kiedyś deklarujący się jako konserwatyści, no niedawno jeszcze krzyż na chlebie kreślący, no idą w tą stronę w sposób zupełnie oczywisty. Idą w tą stronę, bo uważają, że tam są głosy. No jakieś głosy tam są, ale taki jest świat, że głupich nigdy nie brakowało. I to musimy też brać pod uwagę. Ta walka, którą dzisiaj toczymy, to jest walka także o to. O to, żebyśmy byli pod tym względem suwerenni, żebyśmy mogli zachowywać swoją kulturę i żebyśmy mogli, proszę państwa, zachowywać po prostu zwykły, zdrowy rozsądek, bo w wielu wypadkach chodzi o zdrowy rozsądek. No, tu na sali siedzi kilkaset osób. Część z państwa to są panie, czyli kobiety, część panowie, czyli mężczyźni. No, widać to gołym okiem. Nie trzeba się specjalnie przyglądać. No ale oni twierdzą, że na przykład tutaj pan prezydent naprzeciwko mnie siedzący. Nie, ale to nie...
Ja nie przeczę, ja temu nie przeczę, ale może się pan jutro obudzić i powiedzieć, nie, ja jestem Anna Kosztowniak. Ja, nie, ja panu całkowicie wierzę, ale gdyby... Ale gdyby, nawet, gdyby pan chciał zrobić taki eksperyment, to pani marszałek Sejmu, kiedy pan w tej chwili jako przewodniczący Komisji Finansów Publicznych przybywa do Sejmu, będzie miała do pana obowiązek mówić, proszę pani. No, to się nie zdarzy, ja rozumiem, ale mi chodziło tu tylko o pokazanie absurdu i kompletnego idiotyzmu tego rodzaju twierdzeń. I trzeba, proszę państwa, żeby one u nas nie zaczęły obowiązywać, bo już są uczelnie, gdzie jest taki obowiązek. Chodzi o relacje między pracownikami a studentami. Jeżeli student się ogłosi, to można za to wręcz stracić pracę, że się nie mówi do kogoś, kto jest ewidentnym chłopakiem per pani, a czy ewidentną dziewczyną per pan. No, nie możemy w to popadać, a powtarzam, już się to zaczyna w Polsce, zjawisko wcale nie na taką malutką skalę. I powtarzam, z tym też musimy wygrać. Musimy po prostu wykorzystać polskie szanse.